Nazywam się Ela Lenarczyk, jestem fundatorką wraz z kilkoma innymi osobami i również wiceprezesem Fundacji Agrinatura. Fundacji, która zajmuje się od wielu lat bardzo niszowym zagadnieniem w rolnictwie. To nazywa się to rolnicza różnorodność biologiczna. To, co robimy w ramach projektu, sadzimy z powrotem tradycyjne sady. Te sady były kiedyś w Polsce wszędzie, dzisiaj zniknęły, albo wiele z nich zniknęło. Chcemy to odtworzyć, chcemy zachować dawne odmiany. Szukamy osób, rolników, gospodarstwa agroturystyczne, które chciałyby te sady mieć z powrotem. Chciałyby mówić o tych sadach, chciałyby korzystać z tych owoców i całe szczęście znajdujemy ich bardzo wiele w Polsce. W tej chwili mamy posadzone 400 drzewek na trzech działkach. Przy tworzeniu tego sadu pracowała cała rodzina, nasz brat i to są wszyscy, którzy tutaj jesteśmy. I wiążemy z tym duże nadzieje, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Mamy nadzieję, że uda nam się otworzyć tłocznię jabłek. No i moim ogromnym marzeniem jest suszarnia owoców i warzyw po prostu. Tak, to jest coś, co marzy mi się od lat. Sad składa się z około 200 drzewek, są to głównie jabłonie, jest kilka czereśni, gruszy, śliw. Stare odmiany odporne na warunki atmosferyczne i odporne na choroby, i mróz, i tym podobne rzeczy. I naszym planem jest przygotowywanie soków wyciskanych z jabłek. Mamy nadzieję, że powstanie grupa osób, które mają te podobne odmiany, żeby można było produkować podobny sad. Powstało kilka takich sadów, większych, mniejszych, w okolicy na tyle blisko, że łatwo będzie dostarczyć ewentualnie te owoce. Posiadam gospodarstwo o powierzchni 8 hektarów. Sad postanowiłem tutaj wsadzić z tego powodu, że marzyłem już to wcześniej o tym. I owoce z tych sadów chcę wykorzystać właśnie dla stowarzyszenia, bo Stowarzyszenie Kół Gospodyń Świtanki. Jeździmy po całym kraju, można powiedzieć, na różne wystawy, występy i chcę, żeby właśnie owoce nasze tutaj z mojego sadu też brały udział w tym i wykorzystywane na poczystunki, na przekazywanie innym, sprawdzenie jak to smakuje i zachęcanie innych do sadzenia drzewek owocowych. Dlaczego stare odmiany się pojawiały? A właśnie, dlaczego stare? Ja jestem starej daty, tradycyjny jeszcze. Tak mnie ojciec wychował i zawsze twierdził, co stare to najlepsze. Dla swoich dzieci pokazać, że były kiedyś takie owoce, z których, które jadł mój ojciec, pradziad. Dlatego i ja chcę dla swoich wnuczków przyszłych kiedyś w przyszłości właśnie zaproponować im takie owoce, jak będziemy mieli z tego tutaj sadu. Mamy nawet też taki pomysł, że kiedyś, jak już będę starsza, to właściwie jest takie zapotrzebowanie na to, żeby warszawiacy przyjeżdżali na wieś, żeby sobie właśnie założyć takie gospodarstwo agroturystyczne, w którym właśnie byśmy mogli promować te nasze polskie jabłka, bo przecież to są bardzo stare odmiany, które trzeba pokazać wszystkim, że one są nadal i jakoś je wywyższyć do góry jeszcze, bo to piękny owoc.